Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to działa. Czy nie działa? Działa. Dobra. Na kolejnym odcinku Tomb Raidera, coś tam. Shadow of the Tomb Raider. Dzisiaj zrobimy, to już chyba czwarty odcinek. Kurna. Gdzie ja przylazłem? Fuck. Tutaj to w sumie nie chciałem pewnie przyjść. Dobra, zabijemy sobie ptaszka. Zawsze trochę punktów doświadczenia. Popatrzymy na tyłek Lary. Dobra, lecimy dalej z głównym wątkiem. Też można tutaj wleźć. Nie wiem po co w sumie. Dobra, lecimy tutaj. Jest nasz przyjaciel. Osiemnastego lipca. Rano po przebudzeniu przywitał mnie widok ojca wykręcającego w rękach swoją chusteczkę. Nie mrużąc szeroko otwartych oczu, spoglądał w stronę Raleja. Raley zmarł. Kilka dni temu w jego rany wdała się infekcja i wkrótce zaczął gorączkować. Między napadami zimnych potów, jękami bólu i majaczeniami w jakiś sposób był w stanie nalegać, żeby iść dalej. Ojciec próbował przemówić mu do rozsądku, kazał mu zawrócić i pozwolić nam nieść pochodnie, ale Raley postawił sprawę jasno. Gdybyśmy odwrócili się od niego plecami, zostawilibyśmy go na śmierć. Posuwaliśmy się do przodu. Byliśmy daleko jak nigdy od cywilizacji i głupio brnęliśmy naprzód. Żegnaj, stary przyjacielu. Jak myślisz, co znajdziemy w kubłach, Jaku? Liczę na bieżącą wodę. Jeśli o mnie chodzi, wystarczy, że nie będzie jaguarów. I tam gdzie jest? Gdzie tam jest? I to niby tam mam iść. Przynajmniej tam. I zwiechy mam tutaj, kurwa. Nie, no dobrze, idziemy dobrze. Te dźwięki dziwne. Fajna ta dżungla, tylko takie jak zwykle ten Tomb Raider korytarzowy strasznie. No, jak się korytarz kończy, to takie huby większe się robią. Nie wiem, czy to można trafić. Chyba już nie można. Dobra, można przynajmniej zostawić grubasek. Gdzie tutaj? Hop, snu, jak nie wiem. Czy tam na górze, na dół będzie można zejść, czy nie? Jak ci się tutaj te murzyny przedostają? Jestem ciekaw. Co tutaj? Dobra, 335, zajebiście. Nowy milion znajdziek. A najważniejsze są te. Nie, tutaj nie otwieramy. Metalowe baraczki. O, mapka. Co ona tu dała? Nie wiem, chyba tylko otworzyła te rzeczy, które już zobaczyliśmy, albo będziemy oglądać. Tu jest jakaś droga. Rzućmy na nią okiem. Cholera, trójca, na ziemi! O cholera! Ciężarówka utknęła. Widzę. Co zamierzamy z tym? Dobra, za mną. Co ty robisz? Wracaj, schowaj się. Zanurkuję w błoto. Ja wjechałem na przedniwy most.
Czekaj! Widzę ich! Czekaj, to swoje, ale miej oczy szeroko otwarte. Ktoś powinien tam zajrzeć. Ja to zrobię. Postaw to tutaj. Dopilnuj, żeby nic tędy nie przeszło. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest. Jeśli coś tu jest, znajdziemy to. Kiedy ten złom miał ostatni przegląd? To jest pokryte rdzą. Nie bujaj w obłokach. To wyskoczyłem. Ale wymyślili. To się jeszcze ruszało po takim CKM-ie. Ktoś powinien tam zajrzeć. Ja to zrobię. Postaw to tutaj. Pilnuj, żeby nic tędy nie przeszło. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest. Jeśli coś tu jest, znajdziemy to. Kiedy ten złom miał ostatni przegląd? Jest pokryte rdzą. Nie bujaj w obłokach, Mendes. Czego my tu szukamy? Wszystkiego, co się rusza. Wszystkiego, co się nie rusza. Jeszcze nie znaleźli tego artefaktu? Chciałbym być tym kolesiem, który to zrobi. Ja nie. Czemu nie? Byłbyś bohaterem. Raczej byłbym trupem. Nie, dzięki. Zamierzam siedzieć tu dalej i wypatrywać nieprzyjaciela. Mniej gadania, więcej szukania, panowie. Ruszcie dupy. Tak jest. No tak będziesz trupem. Co robi twój oddział? Sprawdzę. Nie płacimy im za zwiedzanie. Przeczołgajmy się podwozem. Tak. Wiemy, że tam jest główna świątynia. Szukamy mniejszych ruin, które mogliśmy wcześniej przegapić. Dobra. Naprawdę tam utknęła. Jak ruszymy, to z miejsca to kaplica. Będziemy musieli wzmocnić most. Trudno będzie znaleźć jakiś punkt oparcia. Czemu mnie nie posłuchałeś i nie sprawdziłeś mostu? Spierdalaj, nie zamierzam cię kryć. Może uda się jakoś wyciągnąć to transporterem. Dobra, może. Pozwól, że się zastanowię. Możemy ich załatwić. Idziesz w lewo, zajmę się tym kolesiami. Zostuj się. Schowaj się. Dave, sami. Mówiłem, że mają sprawdzić najpierw most. Wsiak, krew! Dave! Sami! Yes. Muszę sprawdzić, co to było. Nie mogę wybrać łuku. Czemu nie mogę rzucić tym? Co za kolesie? Mówiłem, że mają sprawdzić najpierw most. Psia krew! Dave! Sami! No masz. Super. Dziwna ta gra jest. Co za kolesie? Mówiłem, że mają sprawdzić najpierw most. Psia krew! Dave! Sami! Czemu tam nie strzelał? Ani mi się was! Pierdol się! Stój! Gdzie? Nic ci nie jest. Weź to! No, wszystkie bronki, pistolety, kałaszki. Wreszcie. Oby to byli wszyscy. Mało brakowało. Co? Skąd wiedzieli, żeby tu przyjść? Nie wiem. Nie na
taką cywilizację chciałem trafić. Dobra. Ach, ale mnie ręka swędzi. To znaczy, że się goi. Chyba bolałem, jak była rozgradzana. Oj, wiem. Po prostu próbuję nie myśleć o swoich plecach. Czemu to się biało zrobiło, to trawa? No, zdjęmy. To jest jakaś skrzyneczka, tutaj coś było. Dobra, to idziemy dalej teraz, myk. I znowu korytarzyki. Wiesz, moja babcia przeżyła tsunami w latach 60. Co się stało? Ciekawe jak z drugiej strony. Ciekawe co w tą stronę będzie. Bramka oczywiście. Co tu może być innego? Mówisz, co tu mi wyskoczyło? Zabadziewie. Dobra, spokój. Takie dziwne, strasznie korytarzowa ta gra. Tam to chyba takie aż nie były. Albo mi się zdaje. Jaka była twoja matka? Nie opowiadasz o niej zbyt wiele. Była kreatywna, żądna przygód. Wydaje mi się, że to ona była spoiwem, które trzymało nas razem. O jej śmierci było bardziej samotne. Myślisz czasem o powrocie do Nowej Zelandii? Może nie tak bardzo jak Hawaje, ale tak. Wasze domy są tak daleko od... Wszystkiego? Może to dlatego nie mogę przestać podróżować. To wystarczyło. Miło. Dalej, idziemy. Jakiś pomysł, gdzie są te bliźniaczki z zagadki? To może być wszystko. Para posągów, gór albo strumieni. Chyba dowiemy się, kiedy je zobaczymy. Tak. Wszystkie znajdźki. Tutaj chyba będzie wiocherz. Śmietniki są. Widzę tam niżej ludzi. Gadanie zostawiam tobie. Cześć. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie. I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie.
Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieścinie należy do mnie. Ostrożności nie zaszkodzi. Tak w ogóle, jestem Jonah. Abby. Lara. Chodźcie, usiądźcie. Carlos, 3. No więc... Właściwie dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku. Lecieliśmy. Na szczęście nisko. Poszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. Tak. Długa historia. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. Ona jest archeologiem, ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego ceviche? Takiej lokalności? Nie, chyba, że jest w dżungli. Przegapiliście słynne rybne drzewka? No masz, romansidło, ta jakaś. Ale ją zrobili. Gdzie to zrobiłeś? W Meksyku. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie? Niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. O, Jonah, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno? Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. No, Jonah będzie miał wolne, a ta... Przyjaciele, koledzy, jest genialny. Czyli... Nie, jestem... Zobaczymy, co tutaj Murzyn ma do powiedzenia. Jesteś tu nowa? Przyzwyczajaj się, że poza piciem i poceniem się nic tu nie ma do roboty. Ty nie jesteś stąd? Nie, pływałem na statku, który poszedł na dno zaraz za miastem. Sztorm całkowicie nas zaskoczył. No co dalej? Mamy do roboty. Ale może kiedyś się dowiesz. Hiszpański. Claro. Może się jakoś dogadamy? Ha! O, witaj. Jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nie, ja tylko przechodzę. Rozumiem. Jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta. Możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję. To drobiazg. O, ty kupiec. Od 2 lat zbieram się na odwagę, żeby się z nią umówić. Decyduję się i co? Kim jest w ogóle ten gość? No, bardziej wygadany jest od ciebie chyba. Chuj, pozbieram ze śmieci. Czyjeś. Hej, jak chcesz wiedzieć, co gdzie jest w Kugłakiaku, wal do mnie. Jesteś tu przewodnikiem wycieczek? Wiem, dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo, ale tamtejsze piwo to szczyny. Będę na to uważała. O, jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać. Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż, będę trzymała się z dala od kłopotów. Miej oczy otwarte. Jakieś misje. No nowe ognisko.
Nawałnica niemal nie tknęła wioski. Jej epicentrum było bliżej samolotu, ale mogło być znacznie gorzej. Co ja najlepszego zrobiłam? Co będzie, jeśli dojdzie tu do trzęsienia ziemi? Zginą setki ludzi. Muszę znaleźć sposób, żeby do tego nie dopuścić. Pająka? Jad pająka to nie... To... Niż skok. Oddech kajmana. Dobra, chyba to rzucimy. Wszystkie pojedyncze teraz będziemy mogli podwójne robić. No. Pistolet, nie. Kałaszyk lepiej. Tłumik. Może tu można tłumik odpalić jakiś. Trzeci, flaga. Czym waga przy rufie pozwala zredukować odzyw? Nie, tam to idziemy w łuk. Co tutaj można? W karabin teraz pójdziemy. Kontrolować. Nie, czekaj. Większa stabilność. Zmodyfikowano. Więc najpewniejsze szybsze strzelanie. Szybsze przeładowanie. Mniejszy odrzut. Dobra, jakieś trzy pierdoły żeśmy odpakowali w pistoleciku. Dobra, większa obrażonka. No i na resztę nas nie stać. Dobra. Takie niemiłe są te albo córkę? Nie wydaje mi się. Gdzie ich ostatnio widziałaś? Spędzają noce wśród gwiazd. Mrugają i machają do mnie, ale z nadejściem ranka przemieszczają się do rzeki. O! Zwykle widzę, jak w niej lśnią. Ale burza zmąciła wody. Wiem, że oni tam są. Wiem, że są. Ruda złota. Ogromna. Musi ważyć tyle, co Rick. Magdo, pokażę trabakowe stryki. Pewnie nigdy czegoś takiego nie widziałaś. To mój ostatni. Resztę sprzedałem temu całemu dowódcy. Był troszeczkę narwany, ale co tam? Kupił cały mój towar. No, z wyjątkiem tego. Równo pracuje, nigdy się nie psuje. Piękna sztuka, co? No... Mówię poważnie. Moja żona nie jest taka sama od czasu wypadku. Ale ten cichy pomruk pomaga się jej odprężyć. Cieszę się. Zgadzam się. Ta burza nie była normalna. Lo siento. A da się ktoś wrzucić do wody? Nie da się. Tam na wyspie była kiedyś świątynia, ale zostało z niej tylko kilka rozsypujących się ścian. I najwyraźniej jeden kamienny filar. To raczej posąg, nie filar. Misterna robota. Kilka lat temu przyjechał go badać profesor z uniwersytetu. Mówił ci, czego się dowiedział? Powiedział, że to bez sensu. I strasznie się denerwował. Powiedział, że próbowaliśmy go oszukać czy coś.
Nie wiem, o czym to poznałem, by tam gdzieś. No, skrzyneczka. To jest jeszcze ta. No, można z... Dobra. 5 roślin. To jest jakaś skrzynka. Ten jasny, złoty dysk może oznaczać tylko jedno. To Inti, najważniejszy bóg Inków. Był on bogiem słońca, strażnikiem ludzi i źródłem ciepła i światła. Według niektórych legend dał też ludziom zaczątki cywilizacji. Władcy Inków byli uważani albo za jego potomków w linii prostej, albo za wcielenia Inti na ziemi, zależnie którego władcę zapytać. Coś tutaj można odblokować, nie można. Czego mi tu brakuje? Z Jaguara pewnie czegoś. Ale tu coś można dobudować. Nie. Dłuższy magazynek. Dobra. Dobra, tutaj chyba ostatnia roślinka na dnie. Ta stożkowa żeliwna forma była używana głównie w latach 60. i 70. do odlewania niewielkich sztabek złota. Jej szczególny kształt powoduje, że złoto zbiera się na dole i oddziela od nieczystości. Nieźle. Dobra, a gdzie było to złoto? Tam gdzieś, dobra. Płyniemy tam. No, troszkę się wynudzicie ze mną, bo ja lubię takie zbieractwo. Tu jest jakieś złoto.
Co tu mam jeszcze? Jeszcze to muszę odkryć. Opisuję coś, co jest blisko. Weź głęboki oddech, a znajdziesz mnie pod nosem innego. Nie. Tu. No i znowu takie kurcze tunele. No to jest jeszcze skrzyneczka. O, tam coś jest. Mamy trzy shotguna, żeby to... Wyjdziemy. Niech te telefony nie dadzą żyć. Aha. I skarb. Co tu brak sprzętu? Wytrych. Fuck. Dobra, już idę. Skąd ja wezmę wytrych? W ogóle mi zaznaczyło się, nie zaznaczyło. Tu coś jest. Czy my się znamy? Przepraszam, nie zauważyłam, że to teren prywatny. Rany, straciliśmy wiele, ale nie myślałam, że jest aż tak źle. Naprawdę nie chciałam. Wiem, że nie. Ale wybacz, mamy mnóstwo do zrobienia. Co tu się kurwa, co one potraciły? Można tędy wyjść? Co za shit. Mamusiu, co jest na tej wyspie? Wiele, wiele lat temu była tam piękna świątynia. To znaczy, zanim się urodziłaś? Oho. O, wszystko odnaleziono. I to mi się podoba. Dobra. Zwolniło, ech. Trzeba by zmienić na lepszy komp. Ale to droga impreza teraz. Procek bym musiał zmienić. Nie wiem, jest niby tyle do zrobienia i nic. Takie to trochę dziwne. No. I taka zwiecha się robi, nie wiem. I trwa chwilę i zaraz puszcza. Nie rozumiem tego. Stoi wszystko normalnie wtedy. Dobra, tu wejdziemy, zobaczymy. Co ona zrobiła? Panie, dzięki za łaskę. Ja. Pomóż nam pokonać przeszkody
daj nam siłę i mądrość. To wygląda na drzewo genealogiczne rodziny Aby. Jej rodzina mieszka w tej wiosce od setek lat. Wygląda na to, że ona jest w jakiś sposób spokrewniona z większością mieszkańców wioski. Jak zwykle w takich wiochach. Na szczęście to już końcowa. Zebrałem informacje, z których wnioskuję, że moglibyśmy własnoręcznie zbudować rafinerię. Będzie to jednak wymagać wiele wysiłku i sam nie dam rady. Musimy skonstruować zbiornik na ropę o pojemności 1000 litrów. Może do tego posłużyć kadłub statku zatopionego w rzece. Ktoś się zgłasza na ochotnika do misji wydobywczej? Trzeba będzie opracować system wydobywania ropy. Kto chce stanąć na czele brygady z wiadrami? Jak już to wszystko załatwimy, powinniśmy móc wytwarzać olej napędowy, paliwo lotnicze i benzynę. Dość by dało się latać samolotami, a z czasem może nawet osiągnąć zysk. Super. Wiem, że to zabrzmi głupio po wszystkim, co się wydarzyło, ale chciałbym przygotować coś specjalnego na jej... Nikt się tym nie chce zająć. Dobra. Nie mogę tu broni używać. O ty. Polskiego w szkole nie miałaś? Masz, oni pracowali całą noc. I co? Nie za to dostają wypłatę? Wjeżdżaj. To nie. Cholera, nie. A teraz spierdalaj i daj mi obejrzeć ten cholerny mecz. Co to jest? No, Omar się wkurwił, no co jest? Fajnie byłoby przepędzić tych złodziei. Wszystko w porządku? Nie. Wszystko do kitu. Ci grabieżcy przyjeżdżają, zatrudniają nas do wykopywania naszych własnych artefaktów i płacą głodowe stawki. Uciekają z nimi i czerpią zysk. Jesteśmy w kropce. Odkąd Porvenir się wycofał, nie ma pracy. Łatwy z nas cel. Wyobrażam sobie, że burza też nie pomogła. Nasz skromny dobytek przepadł albo zatonął. Już nie wiem, co mam robić. Mam pewne doświadczenie z tego rodzaju ludźmi. Może pomogę? Nie wiem, w czym to pomoże. Jak się nazywasz? Lara. Wiktor, jeśli chcesz porozmawiać z dyrektorem zamęczającym do spraw grabieży, Omarem, to jest tam. Dzięki. Uważaj, on nie lubi, jak ktoś się stawia. Idziemy wpierdolić łomarami. Odpieprz się, przeszkadzasz w oglądaniu. Omar? Kim jesteś? Szukasz pracy? Masz pecha. Nie trzeba nam więcej ludzi. Teraz kadrami zajmuje się Marco. O, tak, dziękuję. Wiesz, gdzie jest? Jak gdzie? W barze. No i co? Odpowiedź nadal jest taka sama. Fajnie byłoby przepędzić tych złodziei. No to co teraz muszę zrobić? Iść pogadać z tamtym? Dobra, zobaczymy, co mi ten powie. Czekaj, my w tym domku byliśmy? Chyba byliśmy. Tu znaleźliśmy mapkę. Ti. Gdzie jest Marco? Ta świnka, czy to nie to jest? Znajdź kogoś na swoje miejsce. Co? Te miejsca są niebezpieczne, Marco. Wszystko może się zdarzyć. Poszukuję Marco. Po co? Dlaczego? Chcę z nim tylko pogadać. On nie chce kłopotów. Nie szukam kłopotów. Szukam pracy. Pracy? Aha, jasne, jasne.
Więc to ty jesteś Marko? Na pracy szuka. Powiedz, że Omar nie przesłał cię dla jaj. Jak jedna z tych łajs skrzywdzi mego syna, to... Marko, nie przychodzę od Omara, uwierz. O co chodziło z twoim synem? Kolano mi nawaliło, więc Omar wziął Pabla, żeby mnie zastąpił. Mówił, że teraz jestem od kadr i mam znaleźć kogoś na swoje miejsce, bo... Bo będzie gonił do pracy twojego syna. Tak, boję się, że zatrzyma tam Pabla, nawet jak kogoś przyprowadzę. Dobrze, że właśnie kogoś zatrudniłeś. Ciebie? Naprawdę, zrobiłabyś to? Nie chcemy chyba zawieść twojego szefa. Dziękuję. Jeśli spotkasz Pabla, powiedz mu, że tu jestem. Nie ma czasu, pośpiesz się. No ty kurwa. No ten co tutaj gada? Jesteś tu nowa? Przyzwyczajaj się, że poza piciem i poceniem się nic tu nie ma do roboty. To już ogarnąłem. Z 2 lat zbieram się. Widzę, że już więcej to oni nie mają nic ciekawego do powiedzenia. No 30 klatek tutaj mam, jak na grubo. Mało zjawia się tu turystów. Nie. Znaczy, nie jestem turystką. Właściwie to jestem archeologiem. Tak czy siak, 20 lat temu było tutaj na co popatrzeć. Wioska kwitła, rozwijała się, była pełna życia i nadziei na przyszłość. Nadziei, raczej naiwności. Co się stało? Pojawił się Porvenir, wielka firma naftowa z Limy. Przyjechali tu, wykupili co się dało, dali wszystkim pracę. Chcieli budować bloki mieszkalne po drugiej stronie rzeki, aż przyszło załamanie. Wyciek ropy. Staramy się przeżyć na resztkach, które zostawili. Szkoda, że nie jesteś turystką. Oni dają pieniądze. Archeolodzy tylko biorą. No ty kurde, stary. To jest handlarz? Gdzieś tu miał być kurde sklep. Ja zabieram tylko co mi potrzeba. Co tu? Te laleczki pogrzebowe, tradycyjnie tkane z materiału i wypchane trzcinami i ziarnem, często trzymają coś w dłoni, na przykład instrument muzyczny albo motek przędzy. W tym wypadku laleczka trzyma niemowlę, co może wskazywać, że zmarła była matką. Ale ta jest wykonana ze współczesnych materiałów. Może powstała na zlecenie Porvenir w celach promocyjnych? Superolo Defensore. Vamos. Wioska była kiedyś pod skrzydłem i czujnym okiem kondorzycy, ale pozwoliliśmy orłowi ją przegnać. Chyba nie rozumiem. Ja też nie. Zagubiliśmy się w pogoni za rzeczami. Myśleliśmy, że będziemy szczęśliwsi z groszem w kieszeni. Ale orzeł odebrał i to. Co tam jest w tym orle? Czy to jest jakaś linia, to jest... A to jest sklepik też jeszcze. Obóz i dokument. No a tutaj jest ten... Pokonaj rozbójników.
ona w ogóle coś tam ma? A myślisz, że jak sra? Nie, nie chcę, to okrutne. Może lepiej... Co to jest za jaskinka jakaś? Dobra, wbijamy się, zobaczymy. Kryptą. Czyli co? Tu jest krypta. Dobra, to kiedy indziej. Do sklepikarza chciałem iść. Nie, gdzie ten sklepikarz? Zresztą wiochę obejdziemy do końca. Starucha jeszcze gada. Ups. Nie widziałam cię tu wcześniej. Właśnie dotarłam, ale długo nie zostanę. Niech cię nie zwiodą pozory. To dobre miejsce. Trudne, ale dobre. Wygląda na to, że twój ogród przetrwał burzę. Szczęście i ciężka praca. Wielu ludzi włączyło się w jego uprawę, więc przyszli też go chronić. Drzewko. Dawaj to jagody. Kakao. Oho, tu są jakieś prezenta. Gałęzie. List. Pani Ortiz, dziękujemy za przesłane niedawno zapytanie. Na podstawie dostarczonych przez panią próbek obliczono wskaźnik jakości wody rzecznej w okolicy wioski Kugłakiaku. Wyniki wskazują, że wodę w miejscach poboru próbek należy sklasyfikować jako wodę złej jakości. Badanie wykazało duży wpływ czynników takich jak zamulenie, zanieczyszczenie chemiczne i zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Mętność i ilość cząstek stałych przekraczają dopuszczalne limity środowiskowe. Woda o dużej mętności, mętna, nieklarowna woda, nie może być używana jako woda pitna, a duża ilość cząstek stałych wskazuje, że nie może być też używana do nawadniania, gdyż groziłoby to uszkodzeniem infrastruktury. Najprawdopodobniej we wskazanych miejscach nie jest już możliwe łowienie ryb w celach żywieniowych, co negatywnie wpływa na sytuację życiową ludności. Oprócz tego woda odznacza się wysokimi współczynnikami pH, alkaliczność i HZT. Parametry te wskazują na obecność w wodzie zanieczyszczeń chemicznych. Woda o alkalicznym odczynie pH, twarda woda, ma właściwości korozyjne i może niszczyć instalacje hydrauliczne i odzież. Duże stężenie fluoru w wodzie stwarza ryzyko wystąpienia chorób, takich jak fluoroza zębów i kości. Obecność bakterii chorobotwórczych, takich jak salmonella, również stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia dla miejscowej ludności. Raj. Normalnie raj do mieszkać. Dobra, tam już byliśmy. Gdzieś to było takie schody na górę. Jakieś kałupie. No, tutaj. No tu już jest wyjście z tej chałupy. Dopiero przyjechałaś. Masz farta, ominęła cię burza. Ja... sama się o to otarłam. Wiatr spustoszył okoliczną dżunglę. Powalił drzewa, pozrywał kable, zniszczył kilka domów. Przepraszam. To nie twoja wina. Chyba, że sterujesz pogodą. No. Po części chyba steruję. Dobra. No nic, to chyba więcej nie ma. No i co?
Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj. No dobra, czas chyba na zakończenie tego odcinka. Dalej nie ma co tam brnąć w ten cyrk. Kupiec, jeszcze do kupca pójdziemy. Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować, skoro tak wiele straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie jesteś Mariellą? Nie, ja tylko... przepraszam, że przeszkadzam. To historia o miejscowych jaskiniach, w których podobno straszy. Z wnętrza ziemi dochodzą upiorne odgłosy. Nikt, kto wszedł do jaskiń, już z nich nie wyszedł. Tajemnicze dźwięki, coś pomiędzy grzmotem a wyciem psów. I tajemnicze światło jaśniejące w środku. No ten już gadał do mnie. Dopiero przyjechałaś. Masz farta, ominęła cię burza. Ja... sama się o to otarła. Dobra, otarłaś, otarłaś albo i nie otarłaś. Kupię. Co on tu może sprzedać? Dasz się namówić na małą wymianę? Zobaczymy, co tu masz da kupić. Niech zgadnę. Omar cię przysłał po haracz? Ten sukinsyn nic nie dostanie. Ale o czym ty mówisz? O czym ja... Przepraszam. Zobaczyłem nóż i pistolet i myślałem... Nieważne. Szukasz czegoś konkretnego, czy się rozglądasz? I co masz? Co mam? To Kłakiaku. Jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. No, mogłoby nim być. Gdyby nie działania grabieżców? Otóż to. Omara i jego zbirów nie interesuje historia, tylko forsa. Mam na sprzedaż okazy o dużym znaczeniu dla kultury. Mogą być uszkodzone, ale warto je odrestaurować. Pokażę ci. Pewnie, nie interesuje go pieniądze. To skąd tyle pieniędzy ja mam wziąć? O, to bym kupił. 1800. Ty. Do karabinu. Wytwarzanie. Większe doświadczenie. Ciche strzały. To chyba mam takie. Naboje do pistoletu, to mnie interesuje. Lekarstwo, rośliny, włości, to też ma. Dobra, surowce. Czarny proch. I tak to. Nic nie potrzebuję, poza tym tłumikiem. Tłumik se kupię. Doskonały wybór. To też może sobie kupię. To za mało, żeby mnie przekonać. No, 1600. Interes z tobą to przyjemność. No, gdzie jest jakiś plecak? Dobra. No to mamy to. Johna, znalazłam ruiny Inków, ale sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abby przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie, podziękuj jej ode mnie.
Idę z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. Na pewno. Ja nic nie zniszczę. Koni Razia, inkaski bóg księżyca. Jego pozycja była stosunkowo niska, więc nie miał partnerki. Tutaj opowiedziano historię, jak nadał swojemu nasieniu kształt owocu, którym zapłodnił boginię Kawilakę, kiedy go zjadła. Ciąża była zaskoczeniem, gdyż Kawilaka była wciąż dziewicą. Kiedy jednak urodziła syna, chłopiec natychmiast rozwiązał zagadkę ojcostwa, pełznąc w kierunku koni Razi. Kawilaka była tak upokorzona niską pozycją koni Razi, że uciekła z synem do Peru, gdzie zamienili się w przybrzeżne skały. Słabo to świadczy, kurde. O żonie, dobra. Legenda wyłącz. No dobra, to chyba by było na tyle, jeśli na ten pierwszy odcinek tej jakiejś wsi. No masz, jakie błocisko. Dobra, jeszcze tego... Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy, starzy bogowie. Może po prostu musisz odpocząć? Ale skąd? Sama się przekonaj. Zajrzyj tam, gdzie tchnienie bogów unosi się zło na ziemi. Posłuchaj ich zbolałego skowytu. Nie zauważyłam tego. Gdzie jest ten oddech? Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy, starzy bogowie. Grobowiec kolejny. A to co ja mam? Jeżeli to jest grobowiec, to co tutaj jest? Krypta. Kurna, grobowiec, krypta. Dobra. Dobra, 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 dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. O ty kurna, siadaj gdzieś. I cię ostrzelił. Nic on na to. Fuck. Akurat na dół. No akurat nade mną. Fuck. Dobra, ostatnia strzał. Ach, strzelony. Dobra, rzadkie pióro. To trzeba zrzucić. Co za badziewy. No i co, nie spadło? Nie mogę. Co spać? Co za podziewie? No. Poddaj się panu Stasiowi. Kurna. No nie spadnie. Dobra, chuj z tym. Dobra. Dzięki za uwagę i cześć. Do następnego odcinka. Może dzisiaj coś nagram. 22, a może i nie. Pa!